czarne stroje, gospodarze stroje czerwone. I za chwilę kapitanowie drużyn Damian Ojdziński oraz... Brawo! Zamyka tam, daj! Brawo. Jak? Wycofaj! Szybciej Maru do niego! Ja pierdolę, gol, gol. Brawo! Trzy razy. Brawo, do tej grany do końca, chłopcy, brawo. Czas. Ładnie, ładnie. Denis, nie tutaj! Dobra piła! Ale my chcemy. Chłopcy, zadowolony jestem, bo nawet przy ciężkim kurwa znowu pokazaliśmy, że możemy jeszcze lepiej. Możemy, to fajne bramki. Znowu kurwa jest dobrze. Wracamy na spory. Ciężki tydzień, Ale ciężki tydzień, trzy mecze, jeden odhaczony, jedno zwycięstwo, czeka na trzy. Dla nas, to jest dla nas. Kto bierze bramkę, Szeliu? Kola! Kola! Kto wygrał mecz? Kto wygrał mecz? Kto wygrał mecz? Dawaj, dawaj! Kto wygrał mecz? Użyce! To! Użyce! To! Użyce! 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 Ja bym chciał zadedykować, żeby Damian krzyknął za mnie, bo jest ciężko chory. Kto wygrał mecz? Użyce! 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 Kto wygrał mecz? Użyce! Witamy po wygranym 4-0 meczu z Prochowiczanką Prochowice. Piąta wiktoria w tym sezonie czwartej ligi, myślę, że jakże bardzo okazała. Masz rację, dzień dobry. Cztery bramki na wyjeździe zawsze cieszą. Zdecydowanie. Zdecydowanie budują atmosferę, budują rozwój. Szczerze mówiąc, mamy ciężki tydzień przed sobą. Określiłem dzisiaj chłopcom na odprawie, że trzy mecze przed nami. Wiadomo, o co się bijemy, wiadomo, o co gramy. Gramy zawsze o zwycięstwa. Taki mamy mental. Pierwsze spotkanie zdecydowanie dla nas. Wydaje mi się, że byliśmy drużyną lepszą. Stworzyliśmy sobie więcej sytuacji. Szkoda mi bardzo jest drużyny Prochowiczanki, ponieważ jest pomysł, są zawodnicy, są indywidualności, ale coś tam nie idzie. Gratuluję mimo wszystko, że postawili się, wierzyli w to, że jeszcze coś tutaj mogą zabrać tam punkty, ale tutaj jestem bardzo dumny z zespołu. Wielkie gratulacje. Odhaczamy pierwsze z trzech spotkań. Jest to bardzo ważne zwycięstwo, szczególnie, że właśnie nie tracimy bramki tutaj na wyjeździe, a wiem, dokładnie, że Prochowice to trudny teren. Dokładnie. Tutaj się gra bardzo ciężko. Pamiętam jako zawodnik, jako trener poprzedniej drużyny, że tutaj Prochowice potrafią się pokazać z dobrej strony. Dzisiaj nie było źle, ale po prostu my byliśmy troszeczkę lepsi i z tego jestem bardzo zadowolony. Jedziemy dalej. Tak, dwie bramki dzisiaj Damiana Buzały, to jest być może zawodnik tego spotkania i kolejny nominowany, tutaj pozdrawiamy czwartą ligę, kolejny nominowany do kolejki, do zawodnika kolejki. Jednak to, co dzisiaj Damian wyprawił, wydaje się naprawdę zachwyt. Mam na Damiana pomysł, grał jako środkowy obrońca, ja w nim widzę coś więcej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, na razie nie ma co chwalić. Ustawił się dzisiaj bardzo dobrze, w dwóch momentach nawet mógł
jeszcze ustrzelić na Patryka, ale nieważne kto strzela, ważny zawsze dla mnie jest team i cieszę się, że wyciągamy z tego ciężkiego terenu 3 punkty. Na boisku pojawi się także nasz Fabrizio Tamasco, czyli nasz nowy nabytek rodem z Kolumbii, drodzy Państwo. Jak trener może takie wstępne badania przeprowadzić? Tak, no szczerze mówiąc jest to chłopak, który wspólnie z Wasylem dołączyli do nas ostatniego dnia okienka transferowego z problemami znalezienia drużyny. My jesteśmy tutaj klubem takim, który wyciąga rękę, który pomaga innym zawodnikom, którzy chcą uczęszczać w nas, którzy chcą być częścią naszego klubu. I tak właśnie zrobiliśmy. Zgłosiliśmy trochę, troszeczkę to wszystko trwało po około miesiąca, ale są naszymi zawodnikami, wszystkie rzeczy spełniliśmy. Bardzo się cieszę, ponieważ on jest dodatkową osobą do środka. Mam nadzieję, że wpasuje się w nasz styl, w naszą strategię. Jest na razie problem komunikacyjny, ale zacząłem się uczyć hiszpańskiego. Bardzo dobrze. I szczerze mówiąc, na razie translator pomaga. Ale jest to chłopak, który właśnie bez języka nawet potrafił wejść na boisku, od razu pogadał się z dobrej strony i cieszy się, że jest kolejną alternatywą dla naszego zespołu. To jest rzadkość, na tak niższym poziomie rozgrywkowym, żeby mieć chociażby nawet kogoś z zagranicy, a tym bardziej Kolumbijczyka, czyli kogoś z Ameryki Południowej. No to my pomagamy, ja widziałem w nim po pierwszym treningu już od razu, że ma coś w sobie, mają problemy swoje osobiste, ale ja chcę, żeby każdy zawodnik tej drużyny czuł się dobrze i wyciągnęliśmy do nich rękę, przyszedł pas, są zgłoszeni, wszystkie rzeczy spełnione, tylko się cieszyć, że nas jest więcej i że mam większą alternatywę do składu. I teraz ostatnia kwestia jeszcze, drodzy Państwo, tutaj musimy odnotować, Damian Bojdziński niestety odniósł dzisiaj drobny uraz. Właśnie, czy to jest drobny uraz, czy jak w ogóle poważnie jest ta kontuzja kostki? Najgorsze jest to, że stało się to bez kontaktu z przeciwnikiem. Przeważnie w piłce jest tak, że te faule właśnie bez przeciwnika są najgorsze. I musimy tutaj poczekać 48 godzin, jak ta stopa będzie wyglądać. Kiedyś też uległem takiej kontuzji. Wiem, z czym to się je, ale mamy też pomoc fizjoterapeuty w klubie. Panią Adę, która leczy nas 2 razy w tygodniu, nawet nieraz. I cieszy mnie to, że jest taka osoba w klubie, ale tak jak powiedziałem, 48 godzin czekamy. Jest nas dużo, nie ma co się martwić. Wydaje mi się, że to jest drobna kontuzja, gdzie przez 3-4 dni dojdzie do siebie przy odpowiedniej pracy pani Ady. Dokładnie tak. Tak więc mamy to. Piąta wiktoria jest nasza. Jedziemy dalej. Drugi gość, trener Robert Gajewski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, bardzo bym prosił o krótki komentarz na temat tego spotkania. Myślę, że przeciwnik Łużyce Lubajno był zespół od początku do końca meczu o 2 klasy lepszym, także porażka to niezasłużona nasza. Na pewno w tym meczu mieliśmy mocno kolejny skład, bo 5 zawodników aż pozwolił za kartki, 3 za czerwoną, 2 za czwarte żółte. I no sam fakt, że ja dziś po raz pierwszy, kiedy jestem trenerem 2 lata, musiałem wyjść w pierwszym składzie. No, mecz od początku, tak jak mówię, zdecydowana przewaga. Ciężko było przeciwstawić się przeciwnikowi, bo mówię, gdzieś piłkarsko większa jakość, zespół wygrywa zasłużenie, także z naszej strony wzięliśmy wysoką porażkę, boli, ale co, trzeba się zebrać, za tydzień już 3 zawodników wróci do kadry, mamy kolejny mecz z Sąsiednicy, także trzeba się zebrać, łapać punkty. Czy zespół Łużyc zaskoczył czymś trenera? Czy pewną organizacją, bo widać, że każdy z zawodników wiedział, jak ma się poruszyć na boisku, intensywność, też piłkarskie umiejętności, też na pewno na plus, także uważam, że patrząc na perspektywę tych 9 meczy, które dotychczas zagraliśmy, no, w dzisiejszym meczu przeciwnik był lepiej zorganizowany i piłkarsko, i jeśli chodzi o grę w fazach przejściowych, kiedy traciliście piłkę, też szybka była reakcja, staraliście się odebrać piłkę jak najwyżej, także nie chcę też mówić, że nie graliście, nie zasłużyliście na zwycięstwo. No, klasa była zdecydowanie po waszej stronie i zwycięstwo zasłużone, także gratulacje. Dziękuję bardzo. Pięknie, pozdrawiam.